Cześć, jestem Kasia Olcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Walking Dead. Tylko tym razem mamy DLC, czyli dodatek do drugiego sezonu pod tytułem Michonne. Michonne jest jedną z postaci serialowych. Tutaj no może nie jest najbardziej podobna do nich, jednak wydaje mi się, że to będzie o nią właśnie chodziło. Właśnie Michonne serialowa miała zombiaki na smyczy, miała ogromny, ogromny miecz. Także mam nadzieję, że to jest ta Michonne. Wydaje się być inspirowana na tą miszą. Ja ją bardzo uwielbiam. Tamta miała dłuższe włosy, tutaj ma troszeczkę krótsze. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. No i kochani, ja jeszcze się odniosę na sekundkę do poprzedniego sezonu, właściwie do jego zakończenia. Wielu z Was oczekiwało ode mnie, bym nagrała raz jeszcze zakończenie i wybrała Jane, a nie Kennego, jeśli chodzi o zabicie, Jane, a nie Kennego. No i żebym właśnie dalszą rozgrywkę kontynuowała z Kennikiem. Jednak ja zdecydowałam się nie robić tego. Wiecie, że ja raczej w grach staram się być konsekwentna. To znaczy, jeśli już wydarzyło się, jaka sytuacja się wydarzyła, to nie chcę cofać czasu. No co się stało, to się nie odstanie. Bardzo żałuję tej decyzji, ale tak mi w głowie namieszała ta gra w tym momencie, że tak postąpiłam, a nie inaczej, pod wpływem emocji, pod wpływem tego, jak gra starała się pokazać nam Kennika z najgorszej strony, a Jane z super ekstra najlepszej. Tak właśnie takiego wyboru dokonałam, bardzo żałuję, szczególnie, że to był ogromny podstęp i Jane okazała się po prostu mędą największą na świecie. Jednak no nie chciałabym cofać rozgrywki i teraz starać się, żeby wszystko było super pięknie, ładnie i tak dalej. Naprawdę, nie w moim stylu. Mam nadzieję, że jednak zrozumiecie i zostaniecie ze mną dalej w następnych sezonach, bo z tego co piszecie będzie jeszcze czwarty sezon, także zobaczymy. No ale dobra, już nie przynudzę, bo dwie minuty gadam. Zabieramy się do rozgrywki. Jeszcze tutaj sprawdziłam odcinki, że są trzy, słuchajcie, raz, dwa i trzy, więc wydaje mi się, że będą trzy odcinki z tego epizodu, z tego DLC na kanale. Ja nie wiem bardzo jak to nagrać, zobaczymy, czy po prostu gra nam powie, że jest koniec jednego odcinka i zaczyna się drugi, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, lecimy, zobaczmy co u nas. Checker, rozpocznij odcinek pierwszy. To jakiś jeszcze był gostek obok Michonne. Zobaczymy. Michonne, ja zawsze mówiłam Michonne, ale chyba się mówi Michonne. No, w każdym razie. No, info, dałeś mi info, to ja wiem. Kurde, klawiatury sobie nie przygotowałam i mam daleko. Nadzieję, że mocno wam nie szuram. So many people that I loved behind. O Jezu, jak się wystraszyłam. So many that I can hardly remember them all. Głos nawet podobny w miarę. But there are two. Just two that I can never forget. I thought I was done with them. But they're not done with me. Jezu, my widzimy jakieś, słuchajcie, zwidy mamy. Bardzo fajna grafika, podoba mi się. Kolory są żywsze, fajnie to wygląda. Kurde, widzimy, słuchajcie, drzwi. I w ogóle menu troszeczkę inaczej wygląda. Znaczy się wskaźniki, nie wiem, czy zauważyliście. No wiadomo, idziemy cały czas w przód, gra jest coraz nowsza. Okej, to dobrze. Mamy tutaj, słuchajcie, na bani teraz. Ma ten miecz samurajski! Kurde, co tu się robi? Co się robi? Gdzie co? Z tyłu masz! Dobra. Słuchajcie, przypomina mi to troszeczkę serial. Ja już bardzo dawno byłam na tym epizodzie, wiecie? Znaczy, na tym odcinku, bo to bardzo, bardzo dawno temu. W serialu była Michonne, początki Michonne, bardzo dawno temu. Ale z tego co pamiętam,
to ona właśnie była taką elegancką kobietą. No przecież kliknęłam, och. No się rozgadałam i mnie zabili. Do ciebie, ale zawsze zaczynam sezon od zabijania. Kliknij, by kontynuować. Mało czasu jest na reakcję, ale się rozgadałam o Miszą. Właśnie ona była dość dostojną kobietą i to z tego, co pamiętam, miała tam właśnie... mieszkała w jakimś takim ładnym domu, ubierała się, wiadomo, elegancko i tak dalej. A później musiała chyba zabić swojego faceta z tego, co... Nie jestem pewna, czy to mąż, czy jakieś dzieci nawet zabić. Nie pamiętam już, ale właśnie naszła ta epidemia i tak dalej. Mało czasu na reakcję, serio. O to. Z tego dzieci biegają. Dobra. Nawalam, słuchajcie. Nawalam. Ej, czemu mnie on nie gryzie? Przecież ja nawalam. Ej, o co chodzi? Przecież cały czas kół ciskam. Czy ja powinnam trzymać bez przerwy? Bo ja tak ciskałam, wiecie. Dobra, mam to, słuchajcie. Trzeba było ciskać kół do końca i dać E. To dobra, ale przecież ciskam cały czas. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Już się znerwowałam na początku. Dobra, lecimy dalej. No nie, myśmy się cofnęli. Znowu to samo jest. O co chodzi? Już sobie coś pogubiłam. Dobra, słuchajcie, smażymy zombiaka. Ale jakie to intensywne, ile razy kół muszę ciskać, to sobie nie zdajecie sprawy. Ale jak to ciężko idzie. Ręce bolą. No kurde, dawaj gościa. Ale kurde, jak Counter Strike, tylko że na miecze. Pełno tutaj przeciwników. To nie, złe odrąbywanie głowy na raty. Parówka spalona ucieka, słuchajcie. Ej, nie stój w tym ogniu, cię przepali. Co, dzieci będą zamienione? Jakiś chłop. Nie chcesz się zabić? Some days I envy the dead.
To chyba durna, zabij się. Zabij się i co, koniec DLC? Dziękuję, dobranoc. Przystojniak. Takiego to nie było chyba w serialu. Nie kojarzę gościa. Wypowiada się pięknie. Muzyczka ekstra. Ale intro zajebiste, bardzo fajne. Głęboko wodę. Odcinek pierwszy. No dobrze, dobrze, dobrze. 3 tygodnie później już jesteście zakochani? Jest nasz Lovelas. Rashid, come in. Over. Vanessa. You there? Co to za okręcik, kurde, wiele płynie? Hey, Pete. Michonne. What are you doing up? Your shift isn't for another hour. Couldn't sleep. Having those nightmares again. You holding up okay? Don't worry about you. You're not the easiest to read. I honestly don't know. This stuff you're dealing with, it's not gonna go away overnight. Just please tell me if, you know, if it gets as bad as it did. I just need to keep busy. Oak! Oak! Oaka żadnego w serialu nie było. Get down here, Michonne's taking your shift. 2 minutes! I still haven't heard from Rashid or Vanessa. Kurde, no na statku jakimś oni są? Co to ma być? We trade every time I come through, same spot. Everything's just gone. Just doesn't make sense. Their boat is always anchored right on the dock. Vanessa! You'll find them. Hope you're right. Szybko czas leci, co? Mało mamy na decyzję. Listen. You hear it? You hear it, right? It sounds like a woman's voice. Vanessa, that you? I think I hear something, yeah. Hard to make out, though. Ja nic nie słyszę, ale dobra, niech chłopak myśli. Michonne? Halo? Again with the shortwave? I'm not just giving up. This bay was full of boats just a year ago. They went somewhere. If they left, it was probably for good reason. Then I want to know why. Word bez mam. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? O! You heard teraz to słyszę. Time, right? She said help. I don't know, Pete. Didn't sound like Vanessa. Słyszałam. She might know what happened here. No, damn it! We're losing the signal. Look, if we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? We gotta do better than that. Can't save them all. And what if I felt that way back when I met you? You should understand why I'm doing this.
None of the others do. Not Birdo, not Sadiq. Especially not fucking Oak. But you, you know there are people worth saving. Take over for me, okay? I'm gonna turn the boat around. Dobra. Niech będzie. Daj mi tu poszperać. Głośność. Wyłącz. Podgłośnijmy trochę. Dobra. Ale jazda. Ja słyszę! Jak mogę? Where are you? Mob Jack. Anything? I heard her. Barely. I knew it. Oh, this is a bad idea, Pete. Też nie jestem przekonana. You're forgetting what people are like. Dokładnie. Na przykład Jane. Cholera, co jest? Co, wolnąłeś? Czy mulizna? Mulizna, mielizna. Mulizna! Co się dzieje? What the hell? Zerwało nam żagle. Jezu! Yes! Ja alright, a ty? Nie ma sprawy, ja mam reakcję dobrą. Chodzisz? Statek zatonięty może. You said it yourself. Something's going on around here. This place isn't safe anymore, Pete. Your friends are gone, and whatever scared them off is gonna find us next. I told you this was a bad idea. You're just being paranoid. It's not paranoia if you're right. We're stuck out here, nowhere to go. You all need to calm down. We don't know anything yet. She's right. Panicking about it won't make us any less stuck. That girl on the shortwave. What if she's part of it? Guys, pull it together. Oak, Sadiq, get those sails tied down. Once we've checked for damage, we can haul off. Ease our way out. Sadiq. Boże. Hit życia. Michonne. What exactly did she say? Że jest na Mobiku. I asked where she was and she said Mob Jack. Mob Jack, no, Mob Dick. Mob Jack. Michonne, take these. See if you can figure out what we got stuck on. Just see if we're close to anything. I mean, I need to know what our options are. Mam opcję spierdzielać stąd, a nie rulatować ludzi. For all our sakes. Seems pretty quiet. Spójrzmy w morze. Wyjrzyj przez burtę, widok ze sterburty. Wyjrzyjmy, tam można by w sumie poświecić tą wodę, zobaczyć co tam jest. No, dawaj tą latarkę. Może i latarki, może coś prześwietlimy tą wodę. Coś tam, są jakieś kreski. A, po prostu statek zatonął. Tak jak mówiłam chyba, co? At least it's not Rashid's boat. Czyli dobry miałam nos. Poza tym, kurde... Kurde, kurde, kurde... Tak. Od razu trafiliśmy, nic nie rozejrzałam się. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart, you know? Jasne. I've seen better places than this get torn to shreds. You're not the only one.
Nie chcę żadnych ludzi szukać, serio. Ja już powiedziałam wam pod koniec sezonu tamtego. Nikogo nie ratuję, nikogo nie oszczędzam. Dość tego. I tak każdy okazuje się gnojem. Mam spojrzeć na worek ryżu. Roślinka. Kurde, jak wiele opcji mamy. O, pomóż z żaglami. A może pomóżmy ci z żaglami, co ty na to? Boże, ile tu opcji do sprawdzenia. Jasne. Pomogę, chłopaki, nie ma sprawy. No, dokładnie, zgadzam się. You think this is an accident? Damn wind. You're saying this is a trap. People do anything to survive these days. Zgadzam się. And to get their hands on a boat like this? Oh, you think you've got it all figured out, don't you? Thanks. We can take it from here. Tu masz koszulkę fajną na brzuchu podartą. Tutaj się żagiel chyba porwał, co? Dobra, chodźcie, zobaczymy, co jeszcze możemy zebrać albo spojrzeć. Uszkodzony ten, sprawdźmy to. Ogólnie to jestem po prostu zszokowana grafiką, jakością. Bardzo fajnie to wygląda. Naprawdę, użyj latarki. Tutaj też mogę? A tu przecież już byłam. Dalej, 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 przejdź tu. To jest ten gość. Idziemy w tą stronę. Rufa. Nic nie widzę. Drzewa. Nic nie widać. Not much to see out there. Okej. Użyj latarki. Ster, a po co ci ster? Yeah, I know. Working on it. No dobra, to jeszcze wjeżdżaj przez burtę. Porozmawiaj z Pitem. Pete. Let's fix this mess. Get going again. Bardzo dobrze. Użyj latarki. Pokaż mi z tej strony. Nie patrzyłam chyba. A nie, to patrzyłam tutaj, że to jest zatonięte, tak? To z tej strony? Nie, to było chyba z drugiej. A mogę użyć lornetki w tym miejscu? Słuchaj. Nie mogę chyba. Szkoda. No to spójrz na tą roślinkę. This should start producing fruit one of these days. A to wy tu hodujecie jedzenie, worek ryżu. Need to find some food soon. No byłam już u Pita, a teraz pogadajmy z tym gościem. A, użyj lornetki. Chodźcie z dzioba spojrzymy. Tam na pewno coś zauważymy. Idziemy na dziób. Pokaż mi. No nie ma nic. Czekaj. Jakiś statek. Opuszczony, ktoś tam jest? Looks like an old ferry. Could be worth checking out. You know, extra parts, maybe some food. No, jedzenie szczególnie. A jak my tam się dostaniemy? Jakąś szalupę macie? Aha. To nieźle. Wydaje mi się, że już wszystko tutaj sprawdziłam. Porozmawiajmy z Pitem. Dobra,
find anything? Saw a ferry. Maroon near the shore. A ferry? Didn't see a ferry last time I was here. Nie było go? Co, przypłynęli takim promem starym? Tiller lever shot. Snapped in two. The what? Tiller lever. Connects the wheel to the... Look, I don't know shit about boats. Just tell me what you need. Might have what we need to fix this damn thing. It's the best option we got. Let's get to that ferry. I don't want to be stuck here any longer than we have to be. Can't argue with that. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Na pewno mnie interesuje. Dawaj te crew, dawaj szalupkę i lecimy. A gdzie twój miecz samurajski? Tylko maczetę masz. You wish. You've got work to do. Osełka. You didn't answer my question though. Oh, Christ, here we go again. Guys, you three, catch the boat, pull her out of here and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Dobra, próbuję machać myszką. Na stronę? Co tam, Oak? Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Best get the parts and get back here. We'll get what we need and get out. That's the plan. Taki jest plan, ale mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi w tym, naprawdę. Nie chcę żadnych ludzi brać. Wynocham wszyscy ludzie. Gardzę ludźmi takimi tutaj w tej grze z tego względu, że oni zawsze, ale to zawsze coś na diabła zrobią. Zawsze coś z nimi jest nie tak. Pierdziele, nikomu nie ufamy, nie? Sure it's quiet out here, huh? Not a sound. Kind of peaceful in a way. I don't know. Something's not right. Ever the optimist. You know, something's really been bothering me. And I have to ask. No? What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know. Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? Be honest. I want to know. Oh, fuck Oak. What does he know? To jest wyglądać dziwnie, wrong. Ale dobra. I think it ties the look together. Knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. I'm sure you have your reasons. Just makes it hard to get to know people. I think you're exaggerating. This is you. All right, I get it. You know, when we first brought you on board, I never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. Well, I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. But here you are. Haven't got sick of me yet. Is this your way of telling me to get out? hell no. I'm just glad, is all. Everyone needs someone out here. Couldn't imagine going it alone like you did. Not for that long, anyway. When we met, you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out. I know you mostly keep it to yourself. I don't want to make you talk about it. Not unless you want to. I wasn't gonna do it. I hope you know that. I didn't know that. Co się zaraz wydarzy, ludzie? W coś wlniemy albo coś? Bo ktoś do nas wyskoczy? Jakiś zombiak? On my own, like you were.
convinced myself I liked it that way. But after a while I just... O Boże, a ja akurat, wiecie co, się poprawiam na krześle! Poprawiałam się na krześle! Dobra... Boże! Oni pod wodę chodzą! Jak to syrenki chyba! Spierdzielamy! Jak tu spierdzielać? O kurde, w dupę, jak cię uwolnić, chłopaku? O nie, 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 gdzie on jest? Nawalam! Kuj E. Cały czas, już się przyzwyczaiłem, że jak jest strzałka, to trzeba nawalać. O Boże! Gdzie jest nasz Pit? Czy ja wiem, jak on tam się nazywa? Już zapomniałam, jak on się nazywa. Pit? O, jest! O nie, ugryziony chyba. Kurde, czy on jest ugryziony? Mam szczerze nadzieję, że... Mam nadzieję, że nie jest ugryziony. Pokaż rękę. Guess I should have kept my mouth shut, huh? I can't believe it. Jesus. Pokaż rękę. Thanks for having my back. Me? No, you did all the work. Yeah, that's twice you saved my life. Jak my wrócimy bez A nie, to jego kartka na ręku. Daj żyć. Ja myślałam, że to pogryziony jest. Już chciałam, słuchajcie, żegnać kolejnego bohatera. Krakry siedzą. I don't like this. Nie moglibyście krakry jeść? Upolować? Ktoś nas obserwuje, czy nie? Just those fucking crows. It could be in there somewhere. Yeah. Being really quiet. Well, unless we can find another boat. Looks like we're stuck here. Looks abandoned. We'll figure something out. Glad you're feeling so optimistic. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Drabiną! Krabik! Możemy krabiksa zjeść? Dawaj tą drabiną. All right. Let's hope this thing holds. Jakaś może spróchniała i właśnie się odczepi. Thanks. On się spierdzieli z tej drabiny, co? Długie strasznie są ekrany ładowania. Niesamowicie długie. Patrzcie, jakaś połatana. O Boże! Oni wszyscy tu wyłażą! Wynocha stąd! Trzymaj W, aby wejść. Trzymam. Kurde, ten gościu zginie, co? O cholera. Miszą, trzymaj się! Morda! Szybko wchodzimy. Chłopaka zaraz stracisz. Musisz dać mu rękę, szybciutko. Patrz, ja mówiłam, że on się... Patrzcie, on nie da rady. My go stracimy. A nie, nie stracimy, bo ja Q nacisnę. O! No. Który to już raz ci życie ratujemy? 54? O kurde, pranie się suszy. No to dobra impreza. Mobjack! Co o tym mówili? O co chodzi? To dziewczyna mówiła, że są na Mobjacku, czyli że oni są tutaj, że to jest pułapka i że nas zabiją. Nie podoba mi się to wszystko. Ja tam bym spierdzielała chyba, wiecie? Koło ratunkowe, no to mnie interesujące. Spójrzmy na plan, żebyśmy zobaczyli, że to jest ten Mob Dick. Maybe we'll find something down there. We'll have to go through the cafe to get to the stairs. You're just looking for Mr. Honeybars. Always.
Gdzieś pręt. Weź to, będziesz miała do obrony w razie czego. A ty masz miecz w sumie. A bo daj dla niego. On nie ma czym się bronić. Czekajcie, zaraz pójdziemy tam, tylko niech ja się rozejrzę wszędzie. No spójrz na koło. Think we can float back to the companion on this? Raczej wątpię. Ławeczka. O, rozwalona. No jest w kiepskim stanie, co zrobisz? Co zrobisz? A poczekaj, bo tam coś leżało na ławeczce. A nie da się przejść. No dobra, to idziemy do środka. Otwórz. Zaperty. To bierz pręta. I otwieraj. Tak, i ktoś się złapi i ci odgryzie rękę, byś miał. Użyj pręta. Nice. Kurde, jakaś paczka jakaś naprawdę. Wydaje się, jakby nikogo nie było w sumie. Ale boisz tam łap pchać. No właśnie. The question is, which one of us wants to reach in there to open it? One of us has to do it, right? I'll do it. Well, here goes nothing. Be careful. Ochuj. Ktoś jest. Need some help, Pete. Tam ktoś jest przypięty. Ready when you are. Bo zębiaka rozerwiemy trochę, co? Trochę fu. Come on. Trochę mocno fu. Ale zobaczcie, jaki długi jest ten pierwszy odcinek, czy cokolwiek to jest. To jak będą, mają być 3 odcinki, to kurde, naprawdę długi ten DLC. Nie sądziłam, że aż tyle będzie trwał. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do następnego.